Witam, witam, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Witam, witam, jestem Miki. Tak, dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy sobie na Lipinkach po małej Tak, przebudowie. tak, tak. Już jesteśmy w środku żniw, właściwie na końcówce, a ostatni odcinek mieliście na końcówce wiosny. Co się zmieniło? Wyburzyliśmy, tutaj była stodoła, wyburzona została. Ta stodoła A została długo wyburzona. pozwolenie pozyskiwaliśmy, dlatego nie było nagrywane. Jo. Tu płot został postawiony, używany, słupki tylko nowe i wiata została taka drewniana postawiona. Dużo plonów zostało sprzedane, dużo świń zostało sprzedane, został zetor sprzedany, został kupiony nowy 16-145, znaczy się nowy w cudzysłowie, i jedziemy dzisiaj sobie mucić ostatnie nasze dwa pola, czyli właśnie jęczmień i jary. Na sieczkę, Miki A i odziora. powiedz jeszcze o ten, o doparciu albo o ciągniku w Ja stuchni. bym już zapomniał. Ogółem ludzie, kupujemy John Deere 6R 150 koni z turem, czy kupujemy Case'a Maxuma z turem, jakiegoś takiego też 150 koni jakoś, czy kupujemy jakiś używany mały polski ciągnik, na przykład już 360 z turem, czy kupujemy ładowarkę Manitou teleskopową, ale nie skrętną, tylko zwykłą teleskopówkę. Możecie napisać w komentarzu, bardzo bym był wdzięczny. I no, ja sobie ogólnie jeszcze dźwięki przyciszę, bo to jest bizon, a na nim trochę ciszej trzeba dać zawsze dźwięki. No, a Miki, czym się dzisiaj Miki zajmie? I ogółem Miki jeszcze właśnie rozrzutki będziemy kupować. Miki, kupujemy O, bo warhamy. już jest ponad 50 on tak na oko. Jo, dużo taczek się nazbierało. Warhamy kupujemy Miki, czy co? O, pewnie tak. Jo. Ogólnie, jeszcze nie wiem czy był odcinek, ale kredyt spłaciliśmy za materiały właśnie tutaj z rozbioru tych dwóch stodów dostaliśmy 30 tysięcy. Jeszcze tutaj, tam była pszenica, to tam za słomę z tej pszenicy dostaliśmy chyba 25 tysięcy, sam w szoku byłem, bo 130 chyba była słoma. Losom środa w tym roku nic nie poszło słomy, jak będzie potrzebował to trochę się nim podzielimy, bo ta słoma co tam leży to jest z zeszłego sezonu jeszcze. Ogółem by ten. No a tutaj jeszcze w planach jest jakiś garaż, coś takiego. Hala jakaś taka też właśnie z miejscem na warsztat. No, na razie w shopie wszystkie narzędzia teraz trzymamy. No by się zdało coś takiego właśnie warsztatowego. No a... Typie? Proszę. No i reksy to jest okay. No. Ogółem wiatr jest niski dany, bizonie, żeby za bardzo też nie wydmuchało tego zboża, bo to i tak do świn pójdzie cały ten jęczmień, więc nawet lepiej jak jakiś chwast będą nasiona chwastów, to więcej będzie po prostu. Większa masa będzie, zawsze coś. No i tu jeszcze z takiego zmian, tutaj przy tym drzewie została gałąź ucięta, więc no. I to chyba tyle. A jeszcze sprzedaliśmy siewnik nasz poznaniak i będziemy kupować coś zagranicznego raczej, bo poznałem nas. Troszeczkę większego też. No zobaczymy, czy może podobnego. Na pewno większą kastą trochę. I coś zagranicznego, bo ta Unia nas nie zadowalała po prostu. A tą wiatkę zostawiliśmy, ponieważ ona jest dosyć pojemna i w ogóle może kiedyś w przyszłości się też rozbierze. No, a tak jeszcze poza tak fabułą. Dzięki Rolnicek za edit mapy. Może ogląda. A ja też dziękuję, nawet nie wiedziałem od kogo to. Jo, tu załatwiłem to z Łukaszem i ładnie mi to nam zedytował. Fajnie to wygląda teraz. No tu na tym placu na pewno powstanie jakiś garaż, coś takiego. Zobaczymy jak to jeszcze z pieniędzmi. Jeszcze w planach mamy zakup pól, pola, coś takiego, ciągnika od planu. Koło 2 hektarów. Jo, półtora może coś takiego. Że świnia głowę przez ścianę przełożyła. Nie? Ty Gienek, ty tu możesz sobie gruber ogółem wziąć i ten i tu gruberować po tym jęczmieniu. Zatora? Do zatora może co? No a do czego? Nie, może by się zdjęło. Zator ma teraz ogółem główny koń pociągowy teraz jest, bo to jest 155 albo 160 koni. Więc śmiało pół piątka będzie do niego raczej kupowana obrotowa, ale to jeszcze raczej nie w tym sezonie, bo w tym sezonie na razie chcemy trochę w pola pójść. I w ogóle jeszcze będzie trzeba rydzę, będzie trzeba wynająć sprzęty, wymocenia i w ogóle. Ale to już potem w dalszych częściach. Jeszcze ogółem... Tutaj gruberować, nie?
Jo, tu po tym jęczmieniu, bo tam po pszenicy pójdzie obornik i dopiero talerzówka albo gruber. Także Święty, ale nie było. to nieźle. Ja tu sobie wjadę w ten jęczmień dalej. Trochę go podnosić z tym. To ten gruber jest ciężki, bo tak to możliwe, ale nie wiem w sumie. Dobra. Byłem tutaj właśnie. Czekaj, a to pola były, jak kukurydza była siana już. To Dobra, było, w no. takim razie. No, Nie było? Nie wiem właśnie. pierwszy rok tych pól. Zobaczymy. Jak na razie to nawet. Tam nawet prawie cały zbiornik, więc całkiem. A tu na pewno będzie zbiornik i no prawie. Będę może około dwóch zbiorników, zobaczymy. Jak na ziemię, która nie była prawie. Matko Bosko, prun mnie kopnął, o linię zobaczyłem. Ach, rurą? Nie, daszkiem. Gadasz. No serio. Czekaj, zaraz pójdę. Zdjęcie jeszcze pasne jakieś. Dobra. Kurde, teraz tu jeszcze taki płot, taki cegły bunkierowe tu postawili. O, ciężej tu jest, kurde, obkosić, ale to tam Jeszcze będzie. dzioba jednego nie ma? No, właśnie tu tą stroną bez dzioba teraz jadę, więc najgorzej. Kurde, na płot tej, nalecie tej słomy, to będzie marudzi. Baba. Dobra. Przetnę się tak, żeby tam potem chciałbym od strony płota pojechać i będzie git. A Mikołaje, jakbyś mógł, to możesz podjechać do czwarem z przyczepką mi tu, bo mogłem się sypnąć prędzej. Jeszcze nie dojadę, nie? Pewnie, że nie. Dobra. Wycofam. Cofam. Tylko kurde, nie tak sypię. Dobra, to już tu podjedziesz ten, pod samą chałupą. Boże, tym tam się przycisku teraz. I córko w pranie zahaczyłem. No, właśnie tak mogło być. Jedzie? Nie jedzie. Jedzie czy nie Okej, jedzie? bo tutaj są takie Jo, te balety to już pasierze. muszą też wziąć. No tu, nie tak jak zwykle. Przejadę. Weź, idź do bizona. Dobra, idę, ale bizon. O kurde, bizon podskoczył. Bawiłem się player kamerą, nie? I przybliżałem się. O. Dobra, Stój, stój. uważaj. Żeby nie urwać kabiny w dojczu. Dobra, ja cofnę. To urwał. Trochę. Pa, Boże, zahaczyłem o linię. Rurą teraz. Boże, trzeba tą linię kiedyś podnieść. Tu jeszcze jeden A, słup na się wstawił. kołku. Jo. Dobra, ogień na tłoki. Czekaj, jeszcze tu zdjęcie zrobię. Kręciłeś koła w bizonie, bo to widać. Proszę. Kręciłeś koła w bizonie? Aha, By ładnie wyglądało. dobra, już. Myślałem, że ci chodzi o to, że są tylko z jednej strony pomalowane. Dobra. Co? Stój, 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 Z stój, stój, jednej? stój, 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 stój. Tylko z jednej strony są tyły niepomalowane. Ale ten, czekaj, ja muszę Serio dojechać. nie dojechałeś? No, trochę mi brakło. Dlatego ci dawałem zgasnąć teraz. I teraz tu sobie przyczepę, tutaj będzie. Tutaj będzie klasa. No, bizonik, jak zwykle bezawaryjnie, jeszcze tam byłem mucić rzepak, był sezon rzepaczany. A na tych małych polach, co tu jęczmy teraz jest, to raczej właśnie rzepak pójdzie, zobaczymy. O, ta nasza rzoska stoi do wody, trwa jeszcze idealnie na szerokość hedera tu była. No i trochę tego jęczmienia będzie, te tu świnie w sumie. Będzie, będzie. Będzie, będzie. Na nie prawie Ja cały. włączyłem wszystkie napędy, zobacz jak ten zator idzie. Boże, ja zaraz tylny napęd włączę w bizonie. Ty na 4 włącz. Jo. Idź, weź hola i pchaj. Kurde, jeszcze dziobem prawie w klikę przyjechał, ale ja bym nie zabiła chyba. Tylko to nawet by się musiał, to już by się musiał wyprowadzić, nawet się Jo. byś nie przyznawał. A żadnej cegły nie zostało, bo tam inne, niektóre tylko były powyszczerbiane, to zwrócone były. Pieniążki. O, i trochę ten, płytę do obornika wybudowaliśmy z klinkieru. Jo. Chuj, że płyta. Fundamenty narzucaliśmy. Czuł, że płyta była jakieś pół roku prędzej. Cicho, trzeba było dołatać. Nawet rok. No i nie, pół roku, bo
było budowane między wiosną a latem, znaczy się płoty i wiata. No ten, no nie, w sumie to już początek lata był, a koniec wiosny było, jest to dobra wybrana koparką, jechali, kurde, dachy takimi chrzczówcami chwycili, dachy to ten, O, 3 dni śladu nie było. na spalenie jakieś, ten, betony Nie, ten powyrywali. gościu co rozbiera to te takie, bo to ta sadowa już była stara, nie? Bo te belki niektóre będą szły na jakieś tam coś. Są zdrowe, nie? Były zdrowe i wiesz. Betony Nie, powyrywali. on na nich jeszcze zarobi, mówię ci. Betony z ziemi powyrywali, a tu sobie liczyłem, że tu kurde będzie na wysypanie, żeby gdzieś tu pokruszyć. Już w Wironie takiej tu pobliskie 10 km są mumy, a tu lipa, kurde. Nic za nic. Wszystko zabrali. Wszystko zabrali. Szczęście, że nie wynieśli nam 30 albo czegoś. O, No, to była a słoma katastrofa. poszła tam do sąsiada na obornik. No i też właśnie dlatego sąsiadowi w tym roku nie dajemy słomy i tniemy nasieczkę. Właśnie O. dlatego. Ale nie, no jęczmy tu nawet jak na takim ugorze, co był nieużywany, to do tamtej rzepa, która się da. Dobrze próchnica wejdzie. Może obornik przed orką zimową jeszcze się da, zobaczymy. Będzie to trochę tego gnoju, to wiesz, może zostanie, nie? Dobra, ale nawijam to bidem. Będę tu w kołosypo ciężko kosić, ja nigdy jeszcze tam nie opraszałem w kołosypo. Bo zawsze ten, halina z sierpem szła i obkosiła. No. Ale W tym ten, roku jej się nie chciało. no, ty, z tamtego pola były jakieś 2,5 tony, a z tego prawie cały zbiornik był. Jakbym wysypał, to bym wiedział dokładnie. Dobra. No, opuścimy trochę motowidła. Opuścimy motowidła. Oj, cyk, ta dwójeczka w bizonie zapinana jest. Dobra, jeszcze aby. Ale nie, no fajnie ten bizon wygląda. Się przypominają wakacje. Dobra, piękne zdjęcia. No, odcinek taki nie za długi, ale łapkę w górę możecie zostawić. Miki tutaj na A pewno. ługi Bóg odcinaj nie jest No, bo 12 minut, tak w miarę myślę. No, Miki z edytorem, kurde, i z gruberkiem, o. jak widzę. O, gruberek jest massive, ale też będzie raczej wymieniany, bo już no, wnoszę, trzeba iść, a nie takie starocie. Dobra, to mniejsza o to. Łapka w górę oczywiście, kto nowy to subiczek. I trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć.